Zrewolucjonizowała współczesną sztukę. Przez wiele lat żyła i tworzyła w Łodzi. Dziś przypada 119. rocznica urodzin Katarzyny Kobro. Razem z mężem Władysławem Strzemińskim współtworzyła kolekcję grupy AR i Muzeum Sztuki w Łodzi. W obchodach rocznicy bierze udział wiele instytucji, w tym Łódzka Akademia Sztuk Pięknych i Teatr Nowy. Agata Stachura-Ścieżko. Zasypany śniegiem grób, niebieska gałązka, zapalone świeczki. Katarzyna Kobro urodziła się 26 stycznia 1898 roku w Moskwie. Zmarła 21 lutego 1951 roku w Łodzi. Spoczywa na cmentarzu na Dołach, części prawosławnej. Katarzyna Kobro niewątpliwie zrewolucjonizowała myślenie o rzeźbie, praktykowanie rzeźby, otwierając ją na przestrzeń. Rzeźba przestawała być bryłą, zamkniętą bryłą, reprezentującą cokolwiek, stawała się sposobem na modelowanie przestrzeni, formowanie przestrzeni. Katarzyna Kobro mieszkała w Łodzi od 1922 roku. Pozostawiła niewielki, ale artystycznie doniosły dorobek, który po jej śmierci częściowo trzeba było rekonstruować. Burzliwe życie i związek ze Strzemińskim sprawiają, że ich historia, ale też sztuka wciąż budzą zainteresowanie i wspomnienia. Od dzieciństwa, kiedy miałam kontakt z Niką Strzemińską, która wtedy była studentką, ja byłam bardzo małym dzieckiem, to właściwie gdzieś dookoła cały czas unosił się ten duch i artystyczny, i osobisty właśnie Katarzyny Kobro, no i oczywiście Strzemińskiego również. Innowacyjność i odwaga myśli Kobro inspirują do dziś i wykładowców, i studentów łódzkiej ASP. Wystawa jest częścią obchodów 119. rocznicy śmierci artystki. Sensacje, które są związane z jej traumatycznym życiem, z przygodami związanymi z okresem wojny, okresem socrealizmu, są opisane w wielu książkach i to stanowi materiał do różnych rozważań na jej temat, ale myślę, że to jest tylko ta otoczka. Najważniejsza jest ta jej sztuka ciągle. Wiemy przecież, że wiele jej dzieł zaginęło, część w dramatycznych okolicznościach sama artystka zniszczyła. No i chyba dlatego, tak, to jest takie wzruszające i takie mocno emocjonalne. Kobro na przełomie lat 20. i 30. stworzyła kompozycje przestrzenne, w których objawiła się jako najoryginalniejsza rzeźbiarka XX wieku. Zachowały się też jej rysunki. Była prekursorem myślenia urbanistycznego, niedoceniona za życia, między innymi za sprawą nienawidzącego jej po rozstaniu Strzemińskiego, umarła na raka w przytułku dla chorych.